Profesor Jacek Bartyzel, konserwatysta i monarchista. Od 1975 roku uczestnik opozycji niepodległościowej i antykomunistycznej. Działacz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, redaktor podziemnego pisma Bratniak, współzałożyciel Ruchu Młodej Polski. Internowany w stanie wojennym, jeden z założycieli Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, a po wycofaniu się z czynnej polityki, działacz organizacji konserwatywnych i monarchistycznych. Badacz idei politycznych specjalizujący się w myśli konserwatywnej. Autor m.in. Umierać, ale powoli oraz W gąszczu liberalizmów. Jest współautorem Encyklopedii Politycznej, której pierwszy tom ukazał się w tym roku. Dzień dobry Państwu. Moim gościem dzisiaj jest pan profesor Jacek Bartyzel. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan autorem Encyklopedii Politycznej, współautorem. Pół roku temu wydanej, nie mam wrażenia, że specjalnie promowanej przez ten czas. Kilka słów może poproszę o tym dziele. To jest tom pierwszy, który przedstawia przede wszystkim główne pojęcia, idee polityczne, ustroje, a więc główne kategorie polityczności. Gdybym miał określić taką podstawową intencję, która przyświecała sposobowi opracowania tych pojęć, to posłużyłbym się tutaj może cytatem z takiego kolumbijskiego myśliciela Nicolasa Gomesa Davili, który powiedział, że zadaniem inteligencji w naszych czasach jest przywracanie starych definicji. Przede wszystkim takim podstawowym kryterium różniącym klasyczną myśl polityczną od tego, co dominuje w nowożytności współcześnie, jest relacja do prawdy. Prawda? Zadaniem rozumu politycznego jest dociec istoty rzeczy. W pewnym momencie dziejów jakby zrezygnowano z tych wysokich standardów zarówno metafizycznych, jak i moralnych w refleksji politycznej. Tutaj oczywiście takim jakimś ważnym przełomowym momentem jest pojawienie się wystąpienie Machiavelliego, ponieważ uznano, że właśnie te standardy są zbyt wysokie, że jakby nie sposób nim sprostać, że trzeba poszukiwać jakby innych celów dla polityki. Jedni mówią, że tym celem będzie bezpieczeństwo, inni, że wolność, samorealizacja czy prawa. Jednostki tej odpowiedzi będą bardzo różne. Można znaleźć wspólny mianownik. To jest właśnie to wspólne porzucenie tego paradygmatu klasycznego czy klasyczno-chrześcijańskiego, bo chodzi oczywiście zarówno o okres starożytny, Platon, Arystoteles, rzymski republikanizm, jak i myśl chrześcijańską i starożytną i średniowieczną, która podejmując z jednej strony właśnie ten główny temat filozofii klasycznej, polityki, jakim jest poszukiwanie wzoru dobrego ustroju, a dobry ustrój najogólniej mówiąc, to będzie taki, który pozwala na najpełniejszą realizację potencjalności człowieczeństwa. Czyli kryterium oceny ustroju w tej myśli klasycznej jest to, na ile ustrój pozwala być dobrym człowiekiem i dobrym obywatelem. Chrześcijaństwo oczywiście dodaje do tego jeszcze perspektywę nadprzyrodzoną. Trzeba tutaj rozróżnić, że chrześcijaństwo w przeciwieństwie do innych religii, jak starożytny judaizm czy islam, rozróżnia sferę duchową od sfery doczesnej, ale ich nie rozdziela. To znaczy rozróżnia uprawnienia i zakresy kompetencji. Czyli na przykład nie jest zadaniem państwa zbawienie człowieka. Prawda? Do zbawienia Bóg wybrał inny środek, Kościół. Natomiast państwo ma zasadniczo cel doczesny. Ale teraz to, jak będzie wypełniało ten cel doczesny, czyli dobro doczesne obywateli, musi mieć na uwadze to, że są oni powołani jako
ludzie także do zbawienia. A więc sposób wypełniania, sposób życia we wspólnocie politycznej musi mieć to na uwadze, prawda? Nie może zawierać niczego takiego, co by utrudniało to zbawienie. To mam takie pytanie. Czy w Polsce jeszcze jest podział na Polskę postdmowskiego i postpiłsudskiego? Mnie się wydaje, że to nam trochę wmówiono. Jeżeli w życiu politycznym trzeciej RP, tu się zawahałem, czy powiedzieć czwartej, ale no, moim zdaniem ta nie zaistniała. Jak się próbowało twierdzić, że na przykład PiS, no to jest, załóżmy, jakaś kontynuacja obozu piłsudczykowskiego czy sanacyjnego, albo LPR, że to jest kontynuacja endecji. Endecja była najbardziej modernizacyjnym stronnictwem politycznym w Polsce, prawda? To była pewna, tak powiem, awangarda nowego, która właściwie chciała zmienić, jakby przeorać zupełnie pewien typ psychiczny Polski, prawda? Natomiast LPR nigdy takich sobie nie stawiał celów, ani chyba no, nie miał intelektualnych sił ku temu. Z kolei, jeśli na przykład w wypowiedziach przywódców PiS-u towarzyszyły takie zastrzeżenia, że nawiązujemy do tego obozu, ale nie do modelu autorytarnego, do politycznego autorytaryzmu, no to jest taka właściwie kastracja tej tradycji, no bo można powiedzieć, że jej kwintesencja to jest właśnie antyparlamentaryzm, to jest ustrój typowo autorytarny. Czyli sukces Platformy polega na tym, że nie ma żadnej w niej kontynuacji. Platforma jest jak Forza Italia we Włoszech, no tyle, że jeszcze bardziej, znaczy chodzi mi przede wszystkim o to, że to jest jakby pomysł marketingowy i nic więcej. Mhm. Oddajmy głos teraz może panu profesorowi Chrzanowskiemu. Jesienią tego roku minie 30 lat od chwili, kiedy zetknąłem się z ruchem Młodej Polski. To było środowisko gdańskie, ale kolejno przez Olka Hala poznawałem inne ośrodki. I był to ośrodek poznańsko-gorzowski z Markiem Jurkiem, a jeżeli chodzi o Łódź, Jacek Bartyzel. Później przyszedł okres przechodzenia do fazy politycznej. Początkowo związał się z tworzonym wtedy między innymi przeze mnie Zjednoczeniem Chrześcijańsko-Narodowym. Ale Jacek do czynnej polityki w pewnym sensie nie przystaje o tyle, że nie ma mowy o jakichś kompromisach, o jakichś, prawda, układach. W swojej pracy, karierze naukowej koncentrował się ściśle na nurcie polskim, konserwatywnym. I to charakterystyczne tej części naszych konserwatystów, którzy mieli nastawienie narodowe. To była jego praca doktorska. A później za habilitację zostało uznane umierać, ale powoli, bo to jest jedno z haseł, prawda, zawołań konserwatystów, którzy w pewnym sensie dostrzegają to katastroficznie, że świat idzie w kierunku nie postępu, ale wręcz przeciwnie, ale trzeba mimo to, to jest taki pesymizm heroiczny, zachować swoją postawę możliwie długo i ten proces hamować. Jestem uczonym, nie takim oderwanym, że tak powiem, który bada nie będąc samemu zaangażowanym. Jest zaangażowany w to, o czym mówi, prawda? Jest badaczem, ale z drugiej strony w jakimś zakresie wyznawcą. Trzymając się pojęć, o których tu jest mowa w tej encyklopedii, co to znaczy być konserwatystą?
Być konserwatystą znaczy taką najbardziej podstawową rzeczą jest być po stronie rzeczywistości, tego co realne. Tylko tu właśnie od razu zaczyna się podstawowy ból i dylemat konserwatysty. Mianowicie wtedy, kiedy konserwatyzm jako nurt, świadomy nurt filozofii politycznej, nurt ideowy się konstytuował, czyli właśnie w reakcji na ten świat rewolucyjny, to być po stronie rzeczywistości można było być jeszcze po stronie tego, co jest rzeczywistością empiryczną, co trwa w instytucjach, obyczajach, co jest pewną normą. Więc do jeszcze jakby w pierwszym pokoleniu kontrrewolucjonistów, prawda, kiedy te najważniejsze dzieła powstały, Berka, Demestra czy innych, prawda, to być po stronie rzeczywistości, no to wprawdzie ta rzeczywistość doznała jakiegoś straszliwego wstrząsu, upustu krwi, ale można ją jeszcze przywrócić, prawda? Ona jest jeszcze w zasięgu ręki. Przez te kilkaset lat już właściwie nowożytności, jak okazuje się, konserwatyści wszystko przegrywają, prawda? Czyli znajdujemy się, tutaj Rochszanowski podkreślał ten taki katastrofizm, no on ma pewne jakby zakorzenienie w trzeźwej ocenie rzeczywistości, prawda? Taki myśliciel Fryderyk Wilhelm Zen napisał, że właściwie my, kontrrewolucjoniści, straciliśmy wszystko, prawda? Naszych królów zamordowano, naszą szlachtę zgilotynowano, nasz lud gdzieś się zagubił. Nie jest nasz. Nie jest nasz. No i ma ludu w ogóle, prawda? Nasze konie zastrzelono pod nami, prawda? Nie mamy światu do zaoferowania nic oprócz naszej wiz. I teraz pojawia się sytuacja konserwatysty w tym świecie, który jakby, można powiedzieć, został wywrócony na opak zupełnie, prawda? Tak jakby ubranie przerzucić na stronę podszewki, prawda? I powiedzieć, że to jest właśnie normalne, no to nie można powiedzieć, że się broni rzeczywistości w tym sensie empirycznym, prawda? No bo jeżeli tak się postępuje, a do tego stanu rzeczy doszły partie nominalnie konserwatywne, jak na Zachodzie, prawda? Kiedy, no, można powiedzieć, politycy, których tak zachwala nam gazeta Dziennik, prawda? Cameron, Merkel, Sarkozy, tego typu osoby, prawda? No to oni już dawno zrezygnowali, prawda, z próby przywrócenia pewnego porządku rewolucyjnego. Oni dokładnie realizują to, co redaktor Dziennika napisał, że w jednym ze swoich artykułów, że konserwatyści powinni robić, to znaczy, że powinni tylko starać się być uczestnikami procesu sprawowania władzy, żeby mieć kontrolę nad procesami modernizacyjnymi. No, Święty Augustyn na taką definicję by powiedział, że oczywiście takie państwo to nie różni się niczym od jaskini zbójców, prawda? Bo to nieważne, jaką ono ma treść, prawda? Czemu służy, tylko żeby być, prawda? Więc można powiedzieć, prawica czy konserwatyzm polega na tym, że chodzi o to, żeby nasz gang też partycypował w podziale łupów, a może nawet jeszcze, żeby miał pakiet kontrolny, no najlepiej, prawda? No to taka prawica czy taki konserwatyzm mnie nie interesuje. No ale z drugiej strony, oczywiście też nie można powiedzieć tak jak 200 lat temu, że można wrócić do pewnego porządku, no bo to zresztą już też zdarza, też sobie zdawali z tego sprawę nawet najbardziej, że tak powiem, reakcyjni konserwatyści, prawda? Kiedy Demestr pisał, że myśl o tym, że można było przywrócić stary porządek, jest równie szalona jak myśl o tym, że jezioro Lemańskie można do butelek przelać, prawda? No to tego się nie da, prawda? To byłaby pewna utopia retrospektywna, więc w zasadzie pozostaje jeden możliwy konserwatyzm, to znaczy, który nie jest konserwowaniem tego, co jest, bo to, co jest,
jest nie do konserwacji, który nie jest próbą przywrócenia tego, co było, bo tego, co było, nigdy nie można przywrócić, tylko jest próbą ocalenia pewnych nasion bytu, prawda? Tego, co wieczne, niezmienne. Być może na gruncie tego kiedyś coś wzrośnie. Jedyną drogą czy obowiązkiem jest powrót do Platona, prawda? Musimy wyjść z tej jaskini, musimy ominąć te wszystkie błyskotki tej pozornej wiedzy, którą dają te nowożytne ideologie i dążyć ku światu, ku prawdziwemu bytowi. A druga rzecz, no to jest powrót do tego, co jakby jest istotą chrześcijańskiej wizji polityki, która właśnie też została zupełnie zagubiona i nawet właściwie jakby Kościół o niej zapomniał. To znaczy, to jest ta idea, która jest u Tesaloniczan, to znaczy idea to katechon po grecku, czyli tego, który powstrzymuje. Prawda? Ten, który powstrzymuje, to powstrzymuje nadejście antychrysta, które jest i tak oczywiście kiedyś nadejdzie, ale rolą polityki jest właśnie bycie katechonem, czyli powstrzymującym, odwlekającym ten moment. Prawda? Jeżeli politykę uprawia się w tej perspektywie, że ocalenia przed tym złem, to tylko taka polityka zasługuje na usprawiedliwienie. Natomiast jeśli nie, no to właśnie pojawiają się wszystkie te cele zastępcze, które oczywiście mogą być przyjemne, kuszące, wygodne i tak dalej. No już trochę wiemy o tym, kim jest konserwatysta w czasach, które opisujemy i jakie ma dylematy. Jakie dylematy i kim jest, wracając do pojęć, monarchista? Dylemat monarchisty w naszych czasach jest dla mnie jest osobiście nieodłączny od dylematu właśnie konserwatysty, dlatego że chodzi w gruncie rzeczy o tę samą zasadę. Tym, co fundamentalne dla mnie w idei monarchicznej, to nie jest bycie zwolennikiem jakiejkolwiek monarchii. Między Hiszpanią Jana Karola I, a jakąkolwiek republikę europejską, nie ma żadnej istotnej różnicy. Natomiast między Hiszpanią Jana Karola I, a Hiszpanią Los Reyes Catholicos, królów katolickich, jest przepaść. To są dwa światy. To jest właśnie świat tradycji i świat nowoczesnej dekadencji, prawda? Królowie katoliccy i legitymizacją ich władzy jest właśnie bycie owym katechonem, prawda? Jest podtrzymywanie i szerzenie wiary, prawda? Jest umożliwienie doprowadzenia poddanych do zbawienia. Król Jan Karol podpisuje ustawę dozwalającą dzieciobójstwa, podpisuje ustawę dozwalającą związki nazywane małżeństwami, prawda? Homoseksualne, czyli i jednocześnie właśnie za to jest chwalony, prawda? Oto jest strażnikiem demokracji. Więc albo się jest strażnikiem wiecznego ładu, albo się jest strażnikiem demokracji. Prawda? Monarchia, która jest strażnikiem demokracji, mnie nie interesuje, no, ale oczywiście jest pytanie, czy jest możliwa? No nie jest możliwa jakaś restauracja, prawda? Więc ja oczywiście w sensie jestem monarchistą metapolitycznym, prawda? To jest moja polityczna teologia. To jest trochę tak, niedawno dostałem od wydawcy pewnego maszynopis jeszcze w Polsce niewydanej powieści takiego bardzo wartościowego pisarza francuskiego, Jeana Raspaya. Jest to pisarz, który od kilkudziesięciu lat on organizuje główne takie uroczystości w rocznicę zgilotynowania Ludwika XVI. Otóż on w tej książce, która jest jakby takim
jego listem do owego księcia, którego celowo nie adresuje, no bo jest dwóch, bo to zależy od interpretacji prawa dynastycznego, jakby dwóch potencjalnych królów de jure Francji aktualnie. Dlatego on, żeby nie wchodzić w ten spór, jakby wymyśla sobie trzeciego księcia, prawda, którego nazywa jak legendarny pierwszy władca Franków, Faramund, nazywa go Faramundem II. I pisze właśnie, co wasza książęca mość ma w tym dzisiejszym świecie zrobić. Mówi, co jest największą pułapką i największym, że tak powiem, właśnie owym bólem monarchisty w dzisiejszym świecie. Otóż najgorsze jest to, że w jakiś sposób ten świat wchłonął tych książąt. To znaczy, dopóki jeszcze na przykład istniało prawo o banicji, prawda, dla członków dynastii, to znaczy, że republika się bała powrotu królów. Kiedy republika zniosła to prawo o banicji, co się stało gdzieś na początku lat 50., każdy francuski Bourbon czy Orlean może zamieszkać we Francji. To jest największy cios, bo to co się dzieje? Ci książęta, prawda, oni no, coś tam robią w życiu, prawda? No, odbywają służbę wojskową, bo to obowiązek każdego. Ale później no, jeden pracuje w banku na przykład, prawda? No, pracować w banku, no ohyda dla księcia, prawda? Jest taką maskotką dla lichwiarzy, prawda? I teraz on przez tydzień pracuje w banku, a w sobotę, niedzielę odwiedza różne miasta, prawda? Francji. Jest witany przez merów, przez ludność, przez proboszcza. Wszyscy ci ludzie, którzy go witają, wygłaszają po raz piąty, dziesiąty, setny podniosłe przemówienia. I potem ten książę wraca do pracy, do banku. I dlatego Raspail usiłuje mu coś doradzić. Jak wyjść z tej potwornej banalizacji instytucji? Mówi, pierwszą rzeczą to jest zniknąć. Zniknąć, stać się mitem. Oczywiście może to oznaczać, że się zniknie już nieodwołalnie na zawsze. Tylko różnica w gruncie rzeczy jest żadna pomiędzy tym, co dzisiaj, a takim zniknięciem fizycznym, prawda? To znaczy tych ukrycia się przed tymi wszystkimi paparazzi, przed tymi tłumami. Ale wtedy jest właśnie jakby cień nadziei, że stanie się może kiedyś mitem, który z powrotem, bo monarchia, można by tak zakonkludować, ma sens wtedy, kiedy jest w sercach swoich poddanych, a nie kiedy jest pusta forma. Monarchizm jest kwintesencją z drugiej jakby strony niechęci do demokracji, prawda? To, co naturalne, jest monarchiczne. Punktem wyjścia, jakby naturalną formą każdej cywilizacji jest ta forma monarchiczna, a potem ona ulega pewnej inwolucji, prawda? Na przykład Ateny jak się stały? Według mitu, no ale coś w mitach zawsze jest. Jak przestały być monarchią? No, po śmierci Kodrosa, ostatniego króla bezpotomnych, uznano, że to był tak wspaniały człowiek, że nikt nie jest godny być jego następcą, prawda? No, przez następne paręset lat Ateny były taką arystokratyczną republiką, prawda? Natomiast kiedy nastała demokracja? No kiedy właśnie ambitni demagodzy już występujący przeciwko arystokracji wprowadzili najpierw właśnie tyranię. Demokracja rodzi się z buntu tego, co najniższe, prawda? Przeciwko wszelkiej wyższości i prędzej czy później doprowadza do mniej lub bardziej nieraz zakamuflowanej, ale właśnie faktycznie tyranii. Znamy właśnie ze starożytności słynną opowieść, jakby kwintesencją tego, czym jest tyrania, kiedy jeden z takich pomniejszych tyranów, Agatokles, przybył do tyrana Syrakus, prosząc go o radę, jak rządzić. I ten nic mu nie powiedział, tylko zabrał go na spacer
za miasto wśród łany zbóż. Prawda? I nic nie mówiąc zaczął wyrywać najbujniejsze łany. No i Agatokles zrozumiał bez słów. Prawda? Wszystkich wybitniejszych trzeba zniszczyć. Czyli właśnie zniszczyć to, co nierówne, to wyrasta ponad równość. Ale to, co reprezentuje arystokratyczny pirata i dokładnie takiej samej właściwie rady, prawda, udziela ogrodnik w Ryszardzie II Szekspira, prawda, kiedy mówi, że trzeba ścinać najbujniejsze kłosy. Prawda? Czyli to jest właśnie zasada i tyranii, i demokracji w swojej, tak powiem, czystej postaci, jako egalitaryzm. Oddajmy głos Markowi Jurkowi. W latach 80. w Polsce na prawicy był modny amerykański neokonserwatyzm. Potem przyszło zainteresowanie jakimiś germańskimi decyzjonizmami, Karlem Schmittem i tego typu, w moim przekonaniu naprawdę nie wnoszącymi dobrych rzeczy do polskiej myśli prawicowej inspiracjami. Natomiast Jacek Bartyzer to jest człowiek, który polskiej świadomości kulturalnej, myśli politycznej przyswaja myśl francuskiej, czy szerzej romańskiej kontrrewolucji, francuską, hiszpańską, katolicką myśl konserwatywną. I w tym sensie jest to z jednej strony bardzo oryginalne, a z drugiej bardzo potrzebne, dlatego że chodzi po pierwsze o zasady, które są naprawdę uniwersalistyczne, które są prawdziwe, a po drugie, no, które są bardzo potrzebne w Polsce. Jesteśmy krajem katolickim, chodzi o rzeczy nam kulturowo bardzo bliskie, ale paradoksalnie wskutek okoliczności historii do tej pory nieznane. Jacek Bartyzer ze swoim monarchizmem, z którego jest znany, nie wpisuje się w jakąś tradycję biuletynowych poszukiwań pretendenta, który by się w Polsce przydał, dlatego że jest człowiekiem również w głębokim filozoficznym, jest realistą w tym głębokim filozoficznym sensie również, ale on się sytuuje w takiej linii myślowej, gdzie jest Jadolf Bocheński i Stanisław Cat-Mackiewicz, dla których idee kontrrewolucyjne, dla których również ich monarchizm jest przede wszystkim perspektywą opisu rzeczywistości, braków moralnych, braków społecznych, tej rzeczywistości, w której jesteśmy, no i tym świadkiem niewierności wobec wielkiej tradycji zachodu chrześcijańskiego. Jacek Bartyzer jest świadkiem tej niewierności, jednocześnie orędownikiem wierności we wszystkich rzeczach, które pisze. Pisze nie tylko o historii, idei, ale również pisze o sprawach dnia dzisiejszego. Bo z tego wszystkiego wynika, co pan powiedział, że bycie monarchistą to jest bycie człowiekiem pogodzonym z porażką. I to jest właśnie takie bycie rycerzem nieistniejącego już realnie oddziału królewskiego, tak? No, w pewnym sensie tak jest. No, to już nawet w okresie międzywojennym, którzy konserwatyści, zresztą akurat niemieccy konserwatyści, tak zwani rewolucyjni, lubili się porównywać do tego strażnika z Pompejów, prawda, co zginął zasypany. Tam widać w pozycji właśnie wartownika, no bo zapomniano go odwołać, prawda, no, nie uciekał. Tradycjonalista myśli w ten sposób, prawda, no, Bóg stworzył świat i nadał mu pewne zasady. Nie obmyślił szczegółowego ustroju, ale dał pewne ogólne wskazówki, wyposażając człowieka w popęd społeczny, wyposażając w prawo naturalne, wyposażając w takie elementarne wskazówki, jak słowa właśnie skąd pochodzi władza, prawda? No, które właśnie no, wykluczają bycie demokratą, bo to jeszcze z tą demokracją, bo to jest jeszcze, jeśli można, takie trochę nieporozumienie, że w klasycznym rozumieniu, które było także jeszcze właśnie w myśli chrześcijańskiej, prawda? Demokracja jest jedną z możliwych technik sprawowania władzy. Dla świętego Tomasza demokracja oznacza wprawdzie najgorsze z modelów rządów, ale
w ramach ustroju mieszanego, tak zwanego, prawda, czyli złożonego z różnych pierwiastków, oznacza pewien słuszny udział ludu w zakresie sprawowania władzy. Niektórzy XIX-wieczni jeszcze konserwatyści, jak Frédéric Leplé, pisał, że właśnie model konserwatysty to jest tak: demokracja w gminie, arystokracja w prowincji, monarchia w państwie. Mhm. Natomiast w sensie nowożytnym demokracja sama staje się, że pretenduje do bycia kryterium, normą dobra. Prawda? Staje się jakby totalnym, przeciwstawnym dotychczasowemu porządkowi, kompletnym światopoglądem. I to jest uzurpacja. Dotychczas, prawda, demokracja mogła rywalizować z innymi ustrojami o to, który jest najlepszy, będąc jakby egzaminowana z punktu widzenia właśnie owych zasad ładu, zasad prawa naturalnego, zasad dobra wspólnego, etc. Natomiast teraz to ona stawia się jako kryterium dobra, sprawiedliwości, wolności, cnoty, jeden z największych jakby fałszów, który stał się takim obiegowym poglądem, jest to, że istnieje, że kto nie jest demokratą, prawda? No to znaczy jest pewnie komunistą, faszystą. Tak naprawdę to że tak powiem, ideowy fundament w tych wszystkich totalitaryzmów i demokracji jest ten sam. Żaden z tych totalitaryzmów nie kwestionował istoty demokratycznej, że wprost przeciwnie, sam uważał się za istotowo demokratyczny, więc prawdziwy spór, prawda, to jest właśnie pomiędzy tą myślą klasyczną, która odmawia uznania demokracji w sensie ideologicznym, jako przeciwstawienia, jako uczynienia właściwie z ludu pewnej atrapy Boga. Prawda? Znanych powiedzeń mówi, demokracja to taki ustrój, w którym wszyscy chcą być królami i wszyscy chcą być bogami. Tutaj źródłem władzy jest sam człowiek, czy to pojęty, tak powiem, w nurcie bardziej kolektywistyczno-totalitarnym jako ogół, prawda? Ta właściwie taka mistyczna wola powszechna, albo jako suma jednostek, jak w takiej indywidualistyczno-liberalnej wersji. No, kiedyś jeden właśnie z moich przyjaciół sformułował taką pewną regułę praktyczną, na którą ja bym się podpisał, która właśnie jakby także tłumaczy moją drogę pewną życiową, prawda, że przeciwko komunistom mogą walczyć nawet wspólnie z socjalistami. Przeciwko socjalistom mogę walczyć wspólnie z demokratami. Przeciwko demokratom mogę walczyć wspólnie z liberałami. No ale z liberałami to jeszcze będziemy musieli załatwić się sami. Więc to jest pewna, jeżeli pytać o pewną elastyczność, prawda? No, taktyczna elastyczność. Zwalcza się najgorsze zło. Pan jakby te pojęcia nam dzisiaj odświeżył, przypomniał. Zajmuje się pan właśnie nazywaniem, znaczy odtwarzaniem tych pojęć. Żeby co? Po to chyba, żeby umierać wolniej, tak? To umierać wolniej, no to oczywiście ja tu przypominam tym, którzy jakby krytykując mnie na to się powołują, że to był okrzyk bojowy, prawda? No, nie wolno dać się... Czyli jest pan właściwie w stałym zwarciu. No, trzeba być w walce, a jest pan czy walce. Wygramy, czy przegramy... Znaczy nie, to wiemy, że przegramy. Prawda? To... No, Bóg nie żąda od nas zwycięstwa, żąda walki. No. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu.